Wow, jaki piękny prezent! Pospieszmy się i otwórzmy go, Bella. Dobra, zaraz się dowiemy, co jest w środku. A, jaka straszna zabawka! Wyrzuć ją! Ona się rusza. Widzisz to? Myślę, że musimy uciekać. Nie mogę się ruszyć, boję się. Ojej, chyba wszystko w porządku. Ale gdzie my jesteśmy? To chyba challenge. Cześć wszystkim. Niebieskie serca? To wygląda trochę dziwnie. I po co nam młotek? Nie wiem, ale na pewno czeka na nas coś ciekawego. Chyba wiem, co robić. Trzeba rozbić serce. No niezła dziura. Zobaczę, co tam jest. Wygląda jak czekolada. A w środku? Niebieskie papryczki. Czas spróbować tego wszystkiego. Miałam rację. Dostałam czekoladę. Mam nadzieję, że papryczki również mi posmakują. Wow, jakie to słodkie. Super. Podoba mi się taki początek. Chcę dokładki. Dobrze, że dostałam sporą porcję. O nie! To ostre papryczki chili! Zaraz się spalę od środka. Z uszu już mi dym leci. Trzymaj się, Bella. Zaraz ci pomogę. Dziękuję, teraz czuję się lepiej. Dobra, wystarczy. Wyłącz to. Jestem już cała mokra. Przepraszam, musiałam się upewnić, że nic nam już nie grozi. Wyglądasz na nieco oszołomioną. Dobra, weź się w garść, a ja sprawdzę, co dostałam. Pachnie bardzo zachęcająco. Czas na degustację. Wygląda na to, że to też czekolada. No, w ten sposób może za 100 lat dotrzesz do środka. Zapomniałaś, że mamy młotek? Dzięki, bardzo mi się przyda. Chcę się dowiedzieć, co jest w środku. Jestem pewna, że kryje się tam coś pysznego. Jakie to ekscytujące! No spójrzmy. To coś śliskiego. Fu, to obrzydliwe! To jakieś robaki! A ja myślę, że całkiem ładnie pachną. To chyba żelki! Zgadza się! Jeśli nie chcesz ich jeść, to ja się z chęcią nimi zajmę. Nie ma mowy, sama sobie poradzę. Ojej, jakie to słodkie. Mogłabym to jeść cały czas. Pyszności. Monika, wyglądasz jako śmiernica. I co z tego? Najważniejsze, że mam prawdziwą ucztę. Prawie zapomniałam, że zostało mi jeszcze czekoladowe serce. Chcesz kawałek? Pewnie, bardzo dziękuję. No to smacznego. Poddaj się, nie wygrasz ze mną. Ała, to boli. Przycisnęłaś mój palec. Spójrz, co to jest? Wygląda jak mała toaleta? Nie wiem, po co mi to. A ja mam piękną paletę farb. Mam więcej szczęścia niż ty. Przestań się nabijać, to niesprawiedliwe. Zaraz coś ci namaluję na buzi. Co ty robisz? Przestań, nie rysuj mi po twarzy. Zaraz się na tobie odegram. Chwileczkę, skąd się bierze ten piękny zapach? Wow, to moje farby, są jadalne. Fu, jak można to jeść? Nie mam pojęcia. To proste, bo są pyszne. Przy okazji coś mi przyszło do głowy. Narysuję jadalny obrazek. Jestem pewna, że nigdy nie widziałaś czegoś takiego. Zobacz, jak pięknie mi idzie. Jestem urodzoną artystką. Nie chwal się tak, to raczej nie wygląda na arcydzieło. Po prostu nie znasz się na sztuce. No zobacz, co mi wyszło. Jadalne, słodkie usta. Dlaczego nie mogę ich odkleić od stołu? Muszę użyć większej siły. Nie udaje się. Ale mam genialny pomysł. Wiem, co zrobić. Nabiję je na patyczek i w ten sposób będzie mi łatwiej je podnieść. Ups, ubrudziłam sobie czoło. Jesteś taka niezdarna. Ale zdobyłam moje usta. Zawsze osiągam to, czego chcę. Nadszedł czas, żeby ich spróbować. Są pyszne. Rewelacja. Patrzenie na ciebie jest takie zabawne, Bella. Jesteś jak dziecko. No dobra, czas zająć się tym, co ja mam. O, Chupa Chups, ekstra, daj spróbować. Co ty zrobiłaś?
Teraz jest pokryty twoją śliną. Zabierz go sobie, nie chcę tego jeść. Bardzo dziękuję, czasami potrafisz być taka hojna. Oj, zupełnie zapomniałam o toalecie. Zastanawiam się, do czego służy. Ojej, coś tam jest. Spójrz, to jakiś rodzaj proszku. Wiem, to strzelająca posypka. Fajnie, zanurzę w niej lizaka, będzie smakować jeszcze lepiej. Przestań zabierać moje jedzenie. Znowu łamiesz wszystkie zasady. Nie dostaniesz już więcej posypki, sama ją zjem. O nie, to jest takie kwaśne. Chyba przesadziłam, zaraz kichnę. Apci! Przez ciebie też chce mi się kichać. Apci! Co ty zrobiłaś? Dziwne, gdzie nasze smakołyki? Już są. Nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda jak samochód i pistolet jednocześnie. To coś niesamowitego. Lepiej zobacz, co ja mam. To łuk i strzały. Zawsze chciałam nauczyć się strzelania z łuku. Udało mi się! Ojejku, co to jest? Ups, co za wpadka. To musiało być nieprzyjemne. To jest pyszne, wygląda jak lizak. Dzięki osobie, która wystrzeliła we mnie tę strzałę. Wiem, moje strzały są jadalne, to lizaki. Monika, lepiej uważaj. Proszę, nie strzelaj we mnie. Ty tchórzu, spokojnie, tylko żartowałam. Strzała trafi prosto w moje usta. Jakie to jest pyszne. Nie mogę się oderwać. Chciałabym, żeby to się nigdy nie skończyło. Widzę, że świetnie się bawisz. No to czas zająć się moją bronią. Bella, uważaj, i akurat ja nie żartuję. Mam broń, ręce do góry. Co to jest? Przestań, wszędzie latają jakieś bąbelki. No stój, proszę. Daj spokój, nie bądź mazgajem. To świetna zabawa. Wygląda na to, że piana już się skończyła, nie ma bąbelków. Daj to, po prostu nie umiesz tego obsługiwać. Widzisz? Działa. Oto twoje bąbelki. Dzięki, Bella. Zachowujesz się jak dziecko. O, co ja widzę? Coś tu jest. Wygląda jak cukierki. Co za niespodzianka. Muszę je natychmiast wyjąć i spróbować. Jest ich tak dużo, ale super. Jestem pewna, że są pyszne. Smakują mi. Bella, znowu kończą nam się bąbelki. Co ty żujesz? Widzę, że w mojej broni były cukierki. A ty nawet się nie podzieliłaś. To nie do końca to, co myślisz. To nie były cukierki, tylko guma do żucia. Tak? Sama się o to prosiłaś. Zepsuję twój ogromny balon. Monika, co ty zrobiłaś? Jestem teraz cała w gumie. Nigdy ci tego nie wybaczę. Daj spokój. Dobrze wyglądasz w niebieskim. Wyluzuj. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki. Wow, cała miska świeżych owoców. Uwielbiam borówki. Super, spróbuj. Już to zrobię i chcę, żebyś od razu wiedziała, że nie dostaniesz ani jednej. Jakie pyszne. Dokładnie tak, jak lubię. A co ty masz? Już niedługo się dowiemy. Wygląda jak automat do cukierków, ale dlaczego jest pusty? Przyjrzę się bliżej. Chyba coś tam jest, tylko trzeba jakoś to wyciągnąć. Nie udaje się. Chyba muszę to nacisnąć. Tak, działa. Jakaś tam maszyna. To nic wielkiego. Po prostu jesteś zazdrosna, Bella, dlatego tak mówisz. Jakie to fascynujące. Masz rację, ja też chciałabym zagrać. Innym razem, teraz ja się świetnie bawię. Co za pyszne cukierki. Cieszę się razem z tobą, kontynuuj. Bardzo chętnie, to dopiero początek. Ta gra jest tak ekscytująca. Bardzo lubię otrzymywać słodką nagrodę za zwycięstwo. Chyba robi się tu nudno. Nie wiem już, co robić. Mam dość jedzenia samych owoców. Czekaj, chyba właśnie wpadłam na genialny pomysł. Monika, gdybyśmy włożyły moje borówki do twojej maszyny? Nie wiem, co by się stało, ale możemy spróbować. Nie mam nic przeciwko temu, wsypuj. Gotowe, jestem pewna, że wyjdzie z tego coś fajnego. No to pospiesz się i spróbuj.
Hurra! Wygrałam pierwszą borówkę! Brawa dla mnie! W ten sposób jedzenie owoców jest o wiele bardziej ekscytujące. Myślę, że są jeszcze smaczniejsze niż wcześniej. Monika, ty też powinnaś spróbować. Dobra. Spójrz, udało mi się za pierwszym razem. Jestem w tym już mistrzem. Miałaś rację, twoje borówki są pyszne. Teraz ty. Dobra. Znowu wygrałam. No chodź tu, moja słodka, zjem cię. Tworzymy świetny zespół. Pograjmy w to jeszcze. Udało się. Mamy nadzieję, że podczas oglądania wideo nabrałeś ochoty na coś pysznego. Jeśli tak, to biegnij szybko do sklepu, aby zaopatrzyć się w zapasy słodyczy. No a my musimy już lecieć. Pa!